I tak właśnie będzie podczas festiwalu, Piotrze. Tak będzie. Tak będzie. Oklaski. Tak, oklaski. Oczywiście mnóstwo ludzi, którzy będą po prostu walczyć o te planszówki. Będą mówić, ej, ja teraz, teraz ja. Słuchajcie, tak, dlaczego festiwalu? A dlatego, że zbliża się wielkimi krokami 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier z takim dużym naciskiem na gry, oczywiście bez prądu, z naszej strony. Dzisiaj podcast w całości będzie poświęcony właśnie programowi. Opowiem wam o atrakcjach, o strefach aktywności, które tam będą się działy, więc wysłuchajcie, zapraszamy do naszego kolejnego 134 podcastu już obecnie, tak? Zgadza się. Partnerem naszego kanału jest pokekarty.pl, sklep z Pokemonami. Sklep? Z kartami z TCG. Z kartami TCG, którymi gramy. My zbieramy Pokemony, robimy z tego deki, a potem pojedynkujemy się u nas oczywiście na kanale. Współpracujemy ze sklepem www.pokekarty. Dzięki temu wy, oglądający, subskrybujący Pogramy TV, możecie skorzystać z naszej promki. Więcej szczegółów w opisie tego filmu na dole, więc serdecznie zapraszamy www.pokekarty.pl. A ostatnio odbył się stream, gdzie graliśmy tym. Tak, to prawda. No. Dajcie znać, kto wygrał, bo my teraz tego nie wiemy, bo nagrywamy przed tym streamem, więc to jest, tym grał Piotr, czyli będzie grał, znaczy, że grał Ampharos, a ja będę grał Lucario. O, i tym gramy, tymi dekami gramy. Ciekaw, czy to jest, mój jest prądowym, elektrycznym Pokemonem, a twój jest siłowym? Czy ty na siłkę, a ja po prostu idę, wiesz... No, jesteś, chciałem energię ci powiedzieć, że ty masz tutaj weaknessa na siłę. A, no to. No ty tak wybrałeś. Pamiętaj, że ja ci powiedziałem, wybieraj talię. Także tego. Mm-hmm. No, no to już wiadomo. No to się nadział, no. No to pewnie, no wiadomo, kto się skończyło. No nadział się, no. Ale to akurat w Pokemonach nigdy nie wiadomo. Ostatni stream też udowodnił na to, że... Przedostatni, tak. No. Przedostatni, że może być różnie bardzo. Słuchajcie, no co? Promujemy tutaj granie w Pokemony. Myślę, że to jest system, który może być dla każdego, jeżeli zaakceptujecie świat, te wszystkie stworki. No i na przykład, nie wiem, lubicie bajkę anime, to może wam się to spodobać. Nawet możecie grać też systemowo. Marcin na początku tam kręcił nosem, ale jak poznał system, to że nawet zacnie, nie? Tak. No, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak się gra w Pokémony, mamy też kilka materiałów. Teraz na Marcinie wyświetla się link do materiału Pokémony na start. Możecie sobie zobaczyć, jeżeli chcecie wejść w system, to jest kilka produktów, które są dobre właśnie dla takich uczniów, tak? Bo to jest Battle Academy, czyli jakby wstąpicie do szkoły Pokémonów, trenerów Pokémonów. A co z tym będziemy robić, Piotrze? Bo to ty decydujesz to o Pokémonach. Tak, to Pokémony... To są boosterki. To są boosterki i to z nowej serii Obsidian Flames, więc nowe karciochy. Podobno można znaleźć bardzo drogie karty w takim boosterku. Naprawdę? A to tak. Co ty będziesz otwierał? Będziemy bogaci. A ty co będziesz otwierał? No ja wszystko będę otwierał. Ale co będziesz otwierał? No to będę otwierał. Tak? No, a ja nie. Tak, słuchajcie, więc no na pewno chcemy też w materiałach otwierać jakieś boosterki, bo to myślę też wprowadza taką dramaturgię i emocje. No ale no, budujemy swoje deki. Zobaczymy, Marcin tutaj proponuje, żeby spróbować zagrać w taki system draftów, Pokemony. Jeszcze się zastanowimy, okej? Zobaczymy, czy taki system można zagrać i czy on się przełoży na po prostu dobry deck jakiś, nie? Znaczy wiesz, to też jest tak, że jak się gra drafta w MTG, to tam też nie robisz super decka, tak? Jakby to po prostu korzystasz z tego, co ci dają losowe karty, ale składasz talię przed turniejem, tuż przed, tak? Bo wiesz, bo w boosterkach... To jest też część gry, no. Bo w boosterkach prócz Pokemonów możesz mieć takie, wiesz, albo tam lądy jakieś takie bezużyteczne, które nie będą ci potrzebne, albo możesz mieć też jakieś... Nie, wiesz co, są teraz boostery, w MTG są boostery do draftów, gdzie... Ja wiem, mówię o Pokemonach, o Pokemonach. Tak, że może być taka sytuacja, że wiesz, otwierasz boosterkę, nie wiem, to ja bym obstawiał może w ten być. Sposób, przez to, że może mamy... Może wy też się wypowiecie, bo jak nas oglądacie, to zapewne też kumacie trochę Pokemony. Może zrobimy w ten sposób, że ustalimy na przykład, że otwieramy trzy boosterki i z tych trzech każdego boosterka zostawiam sobie 5 kart do talii, która będzie teraz wchodzić do gry. Na przykład. No, możemy też tak.
przemyślimy temat. Na pewno rozgrywki, nasze pojedynki będą na kanale, będą tam albo pokę czwartki, tak jak ostatnim razem, albo pokę wtorki, to już różnie. Z reguły będą to dwa materiały w miesiącu. Przypominamy, że wspieracie naszą robotę również korzystając z oferty na www.pokekarty.pl, bo jest to nasz partner, ale wspieracie oczywiście nas w różny sposób. Możecie udostępniać materiał, możecie brać udział właśnie w komentarzach teraz pod podcastem. Zapraszamy do wspólnej dyskusji i do dzielenia się tego, na jakie wy festiwale się wybieracie niebawem i czy będziecie u nas i czego szukacie w ogóle też. Ja myślę, że też pogadamy sobie też w kontekście tego, co my lubimy w festiwalach, w konwentach planszówkowych i czego oczekujemy od takiego konwentu, od takiej imprezy. To tak myślę, gwoli tam ścisłości na początku, tak ogólnie sobie o tym powiemy. Ja zawsze backstage. Backstage? To ja tylko backstage mnie interesuje. To prawda. No, okej, okay, dobra. I after party. Różne rzeczy tam mogą się wydarzyć. No właśnie, więc zapraszamy do wspólnej dyskusji, oczywiście subskrybując, udostępniając materiał, chociażby ten na swoim wallu facebookowym, również robicie dobrą robotę dla naszej tutaj planszówkowej twórczości YouTube'owej. A jeżeli chcecie coś więcej, to zapraszamy do grona naszych patronów na Patronite też regularną jakąś kwotą możecie rzucić groszem. To jest również dla nas duża pomoc to jest miłe, i po wsparcie. To też miłe jest. To jest bardzo miło. Ja wstaję rano i mówię, ale miło było. Bardzo, bardzo miło. Już. I wiecie, robicie nam dni. No dobrze, słuchajcie, standardowo ci, którzy są tutaj po raz pierwszy albo wpadli właśnie tak, jak nie wiem, przypadkowo, zapraszamy, zostańcie na dłużej, a może wam się spodoba to, co robimy. Bo robimy różne rzeczy na kanale. Mamy nowy sezon. Przypominam, wtorek to jest z reguły taki czas, kiedy o godzinie 20 mamy programy live. Czasami wchodzą też czwartki, wtedy tam są czwartki, pokę czwartki albo po prostu czwartek live, czy też jakaś rozgrywka z naszymi gośćmi. I teraz też mamy pomysł taki, żeby co jakiś czas zapraszać w ogóle naszych znajomych planszówkowych i robić takie rozgrywki właśnie z naszymi znajomymi, przyjaciółmi, kolegami i pokazywać, że właśnie planszówki łączą, a nie dzielą. Nie mamy koleżanek. To się zmieni, Marcinie. To się musi zmienić. Musi się to dziewczyny, zmienić. Dziewczyny, no. Dziewczyny, wpadajcie do nas. No, więc tak to jest. W sobotę oczywiście zawsze podcasty. Też staramy się, żeby były regularne. To od was też zależy, czy to jest regularne, czy nie. Między innymi właśnie wsparcie sprawiają, że no, jesteśmy kanałem, który regularnie tworzy dla was content, który wy oglądacie, słuchacie i się cieszycie. Z reguły zaczynam od programy. Co było grane? Marcinie, co było grane u ciebie? Czym się tam Piotrze. Możesz podzielić? Byliśmy w Warszawie na nagraniu w programie FOPA. Tak, Faux super. Paux. Faux Paux. Słuchajcie, współpracujemy też z telewizją Polsat, gdzie w ostatnim czasie zakończył się chyba trzeci sezon programy Bez Prądu. A programy Bez Prądu to jest taki program właśnie w Polsat Games, w którym prezentujemy w blokach planszówki, które cenimy, które chcemy pokazać, które proponujemy i nowicjuszom, ale też graczom średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Teraz w ogóle rusza powtórka sezonu. Powiemy wam, damy wam szczegóły, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten content, jak ta treść w telewizji wygląda, to wam poinformujemy niebawem, kiedy będą te powtórki. Obecnie powtórka, ale już przygotowujemy się powoli, małymi kroczkami od tego, żeby od stycznia zaproponować wam kolejną serię, która również oczywiście będzie ukazywać się u nas na kanale, więc to nie jest tak, że to wiecie tylko telewizja, ale jednocześnie też staramy się, żeby to było u nas na kanale. No właśnie, FOPA. FOPA to jest program taki popularno... To gamingowy. Gamingowy, taki publicystyczny. Publicystyka gamingowa ze świata takiego, wiecie, komputerowego nerdyzmu. Nerdyzmu, tak. Ten sezon teraz nowy właśnie skupia się nie tylko na osobach ściśle związanych z game devem i w ogóle z grami wideo, ale różnie, bo mieli na przykład gościa, psychiatrę, psychologa, psychiatrę? To chyba był psycholog. I rozmawiali w ogóle o depresji. Tak, rozmawiali o depresji wśród graczy. To też myślę w ogóle tak a propos, to taki przypis, myślę, że to też jest jakiś temat, który można też podjąć tu na naszym podcaście, bo nasze podcasty są też takie okołobranżowe, okołoplanszówkowe, w ogóle związane ze środowiskiem, a gdzie depresja dotyczy każdego, również myślę graczy planszówkowych. Ale zobacz, jakbyśmy przeskok zrobili od gier erotycznych po depresję. Po depresję! No tak. Zapraszamy oczywiście do ostatniego podcastu. Coś widzę, że tak ten erotyzm tutaj... Wiecie, to nie chodziło nawet o clickbait. Oczywiście w miniaturach o to chodzi, takie muszą być miniatury, ale ja myślę, że ten temat wyszedł spoko, bo nie był
nie był, wiesz, nie był obleśny. Nie był niesmaczny. Nie był niesmaczny. Nie, żarty, które tam są, myślę, że są też tak, że okej, okay, na poziomie, ale ogólnie przekazaliśmy kilka, myślę, istotnych informacji na temat tej niszy w grach, jakie są gry erotyczne, nie? No okej, okay, niech będzie, że to jest nisza w grach, no. Ja myślę, że tego typu gry, sprzedają się w większych egzemplarzach, większej ilości egzemplarzy niż Brass. A chyba tak. No tak, tak myślę. No, wiesz. może tak być. Więc dajcie znać, teraz nad Marcinem też ukazuje się link do filmu, do podcastu, wideo podcastu no, erotyczne. Bo znowu odeszliśmy tak. od tematu, byliśmy w programie FOPA. Zaraz zaprosił nas Radosław Nałęcz i Tadeusz Zieliński. Tak, jest prowadzący ten program. No i oczywiście rozmawialiśmy. Na początku miałem takie wrażenie, że chłopaki zaprosili nas, żeby rozmawiać o nas. Tak, a my tak. jak zwykle przeszliśmy na temat gier. A my od razu w gry. No bo rozmawiając z nami... Nie da się rozmawiać tylko o nas, no. Tak. Nie, bo wbrew pozorom, słuchajcie, my nie jesteśmy tacy, wiecie, nastawieni bardzo mocno nasze ego na nas. Tylko jednak na gry jesteśmy nastawieni. Czyli nasze ego nie tak. jest tutaj najważniejsze, tylko hobby i pasja. No tak, no ale oni poprowadzili tak, to był ich pomysł, my tutaj nie chcieliśmy ingerować, chociaż jesteśmy personami dość ekspresyjnymi. Jakby znaczy trudno nas ujarzmić. Tak, nie? Z góry założyliśmy, że my ten program u nich prowadzimy. Tak, więc trochę też pewnie pokierowaliśmy tę rozmowę właśnie w kierunku, ale właśnie też bardzo ogólnym o tym, czym jest pasja do gier, czym są gry. Ja gdzieś tam wewnętrznie czuję trochę niedosyt, w sensie... No nie, no tam można było jeszcze te trzy odcinki myślę, zrobić że można byłoby tak, bo ja tu myślałem, że pójdziemy w kierunku właśnie takich gier wideo na podstawie gier planszowych na podstawie gier wideo. Trochę tam padło kilku tytułów. Też nie chcieliśmy robić jakieś polecajki, w ogóle wiesz, na końcu, słuchajcie, poleciliśmy. Polecajka jest niezła. Nie. Polecajkę zrobiliśmy gry abstrakcyjne, nie? Takie, których raczej u nas na kanale... Nie było. Nie było. Nie było, tak. Ale znaczy nie, no ja mam w domu to, co poleciłem. Znaczy ja też mam w domu, bo ja tam polecałem... Azula poleciłem. No. No, bo ale to jest, z abstraktu? Nie, z abstraktu, gra to jest. Spoko, no wiesz, bo... Trudno... Pamiętaj też, że ten, jakby targetem tego programu byli ludzie, którzy nas nie oglądają. To są ludzie, którzy... To jest widownia FOPA, która jest stała i oczywiście rosnąca, ale to są zupełnie, myślę, inni ludzie niż ci, tak, którzy oglądają planszówki w internecie. Tak, więc takie pytanie, co im polecić, no na pewno nie można z grubej rury od razu, wiecie, jakieś tam Euraski czy tam takie złożone gry Amerii. Tak. To nie za bardzo, ale mimo wszystko czuję taki niedosyt. Można było jeszcze ten temat pociągnąć albo rozbić go na kilka odcinków. Słuchaj, myślę, że widzowie sami stwierdzą, czy można było, czy nie można było. Tak czy inaczej, na naszych socialach oczywiście będziemy informowali, jak odcinek z nami ma się pojawić. Wy oczywiście możecie obserwować w internecie profil Faux się nazywa. Z nowości, słuchajcie, u nas Wsiąść do pociągu się pojawiło, czyli Legendy Zachodu. Pomogę ci, bo to jest duże pudło. Jezus Maria, Boziu. Takie duże pudło. Słuchajcie, to jest gra Legacy. I doszliśmy do wniosku, o to jest o Dzikim Zachodzie. Legendy Zachodu, koniec XIX wieku, to w Ameryce Północnej okres prawdziwego wzrostu gospodarczego. Nowe przedsiębiorstwa kolejowe konkurują ze sobą, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, których z dnia na dzień przybywa. I tak się to wszystko zaczyna. Gra jest oczywiście, jak to w przypadku Legacy, całe wszystkie scenariusze są... Można powiedzieć jednorazowe, a potem zapewne zostaniemy z grą, w którą będziemy mogli grać. I teraz tak, premiera tej gry będzie dopiero zapowiedziana z tego, co mi się wydaje, w listopadzie. Prawda? Nie pamiętam. Taka była informacja. I my będziemy chcieli zrobić gameplay z naszymi znajomymi w tę grę, więc oczekujcie tego materiału. Wiemy, że jest to gra typu Legacy, więc też nie chcemy wam za dużo zdradzać, no ale słuchajcie, co może się wydarzyć w grze w systemie Wsiąść do pociągu? Wersji Legacy na Dzikim Zachodzie. Zapewne kowboje, Indianie, przeszkody i radzenie sobie z trudnym terenem. Ale wiesz co, jestem ciekawy bardzo, jak to rozwiązano. Czy ten tryb Legacy będzie polegał na tym, że ta sieć torów będzie się pojawiać jakoś tam w sposób losowy? Czy to też dojdą jakieś karty, nie wiem, przygód, jakieś właśnie takie karty, które dodadzą trochę tego klimatu i tej imersji. Ja już ci powiem, bo spis elementów jest. O, no to zobacz z ciekawości. No to jest tak, że nie możemy otwierać niektórych rzeczy, pokazywać. Ale możemy powiedzieć trochę. No i... Są karty wydarzeń. Super. Są pewnego rodzaju gazety, które się będą pokazywać. Czy będą ogłoszenia, co się dzieje w ogóle w świecie. Są jakieś pocztówki, jest dużo kart pocztówek. Całe pudełko kampanii. I uwaga, są tereny obszarów, czyli prawdopodobnie obszary będą się pojawiały w czasie gry. Czyli nie dostaniemy z góry od razu jakiejś mapy, tylko dostaniemy coś, co
będzie się po prostu pojawił. O, widzisz, masz takie pudełka. Zobacz, tutaj ci pokażę, są pudełeczka. I tutaj jest, widzisz, Floryda. No, super. Otwarte Rancho, Cascadia i te sprawy, nie? Także słuchajcie, pojawi się. Obiecujemy, zrobimy z tego gameplay i myślę, że to będzie pierwszy gameplay w tę grę na polskim YouTubie, bo wiemy, kiedy jest data premiery i kiedy możemy to publikować. Nie? Tak, no. tak. Więc szczerze, no nie mogę się doczekać, bo sam system wsiąść do pociągu jest bardzo, 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 bardzo przyjemny. Jest to gra, no, niby familijna, ale też taka uniwersalna dla każdego, a jak dodali jeszcze tryb Legacy, czy może będzie taki... Trochę, myślę, że doświadczenie może być podobne jak w Pandemiku Legacy, nie? Że to tak na podobnej zasadzie może to funkcjonować. Tylko, że w Pandemiku musieliśmy ze sobą współpracować. Tak, a tutaj będziemy rywalizacja. Słuchajcie, Beyond the Sun, wersja edycja polska już jest dostępna u nas, więc my też planujemy, myślę, że w to akurat zagramy sobie w dwójeczkę, bo to jest taka giereczka dosyć. Myślę, że już teraz moglibyśmy sobie zagrać. Najlepiej było jak najszybciej zagrać w sumie, nie? No to najbliższy wtorek, nie? Najbliższy wtorek to nie zdążę się nauczyć zasad. Nie zdążymy, może nie zdążymy. No, panie. Może tak być. Ja mam urodziny żony. To nie ogarnę. Ja będę leżał w niedzielę nieprzytomny. Jest wariant solo, czyli można pograć sobie i sprawdzić grę i przygotować się. Dzisiaj gry bez solo. Sorry. No. Więc tak, Beyond the Sun, edycja polska, plus dodatek liderzy nowej ery, którzy wprowadzają nam tutaj pewne asymetryczne działania. Są kostki, znaczniki, gra euro, Excel i te sprawy. Tak to wygląda, słuchajcie, co było grane, a właściwie co będzie grane u nas na kanale, to tyle. Graliśmy w Mozaik, Piotr, jeszcze przypomnij. Graliśmy w Mozaik właśnie. Teraz nad Marcinem pojawia się link do gameplayu, do programu live. Ale tam były emocje. Chyba ty. Ja wyluzowany, po prostu grałem. Słuchajcie, jak jest u nas Filip, no to robi się srogo, nie? Bo Filip i Marcin, to wiecie, oni lubią właśnie tak sobie pocisnąć trochę w euraskach i lubią ze sobą, lubicie ze sobą rywalizować, nie? Ty lubisz z nim rywalizować. Słuchaj, ja z każdym graczem lubię rywalizować, jeżeli gramy w grę rywalizacyjną, a jeżeli gramy w grę kooperacyjną, to z każdym graczem lubię kooperować. No tak, ale wiesz, jest tak, że czasami lubisz komuś konkretnie coś udowodnić, jak na przykład. Oczywiście, że tak. Filipowi. No, oczywiście, no jeżeli gram, ja jestem typowym samcem alfa i ja pokazuję przy stole, że ja tu jej rządzę. A jeżeli przegrywam, to przegrywam właśnie, jak samiec alfa, jestem wkurzony, idę spać zdenerwowany, rano wstaję, zapominam o sprawie. No właśnie, dajcie znać, jeżeli nie oglądaliście, jesteście zainteresowani grą, myślę, że warto sobie taką rozgrywkę obejrzeć, bo wtedy po prostu widzicie, jak się w gra, jak ona płynie sobie, na czym to polega. Wiesz, ja postanowiłem, że zostawiam jednak Mozaik. O, jednak. A to nie dlaczego? Będę sprzedawał. Dlaczego? Wiesz co, poczułem delikatną miętę do tej gry. Rozumiem, po co ona jest. To nie jest gra cywilizacyjna. Od razu. A jakbyś przegrał, poczułbyś do niej miętę? Wiesz co, no ja wiele gier, które my graliśmy na streamie, w które przegrałem, zostawiłem, więc jakby to nie ma znaczenia. Nie, jakby sam gameplay, fan z gameplayem, bo na przykład graliśmy też w Ziemię, która jest bardzo podobną grą, bo tam, wiesz, budujesz sobie kolekcję i musisz łączyć ze sobą różnego rodzaju ikony. To ja ci powiem szczerze, wolę sobie posiedzieć przy grze, która nawiązuje do starożytnych cywilizacji niż do abstrakcyjnych roślin. No tak, tylko że u mnie, jeżeli chodzi o Ziemię, to jest tak, że to jest temat bardzo uniwersalny. No i krótsza jest też. Jest nie? krótsza ta gra i nie ma tego aspektu olbrzymiej planszy, bo to jest tutaj, myślę, istotne dla graczy, że jest olbrzymia plansza, ta gra naprawdę dużo zajmuje, bo mamy i planszetkę gracza tej nacji, ale musimy też zostawić dużo miejsca na te kolekcję kart i tego stołu naprawdę trzeba mieć dużo, więc ja nie wiem, czy ta gra będzie często u mnie lądować na stole. Nie mam gry cywilizacyjnej, bo nie gustuję w takich grach, ale mogę powiedzieć, że z tych wszystkich, w które grałem, to rzeczywiście to poczucie, że rozwijam jakąś cywilizację, ja wiem, tutaj będziesz się zaraz spierał, że to nie do końca jest gra cywilizacyjna, bo są lepsze, bardziej skomplikowane i bardziej złożone gry tego typu. Ale to jest taka miastka, takie symboliczne. To poczucie symboliczne poczucie rozwijania i tworzenia, powiedzmy, nazwijmy to sobie technologii, nauki, filozofii, czego tam sobie to nazwiemy. No. Ja mam, i to też powiedziałem. Jest 9 filarów tak naprawdę, tak? Jakby te ikony, które zbieramy, są związane z ilością, poziomem rozwijania
tych 9 filarów, które w grze są. Tak, ja bym powiedział, że jakby ktoś na przykład tę grę stworzył jakąś taką inną wersję i zostawił tylko wersję karcianą tej gry, to ja bym się w sumie nie obraził, bo karty są ładne, fajnie się zbiera te symbole na te osiągnięcia i wtedy w ogóle nie musiałbym patrzeć na planszę. To wiesz co, to małą cywilizację powinien wziąć, co kiedyś wydało Lucrum Games po prostu. Tam nie masz planszy. Tylko ta gra od Lucrum Games jest już bardziej złożona i tam... Co ty gadasz? To jest karcianka przecież. Ja nie mówię o Imperium. Ja mówię o małej cywilizacji, tak się to nazywało. Historia małej cywilizacji, czy coś takiego, czy krótkiej. No tak, no. To prawda. To w sumie... Prosta karcianka, tasujesz karty, dwie osoby pykasz. Tu mi się podoba 20 minut po wszystkim. W mozaik mi się bardziej podoba ten element tej gry, kolekcjonowania tych kart, po to, żeby zebrać sobie te osiągi, które mamy nad planszą, te historyczne, legendarne tam osiągnięcia, to jest spoko, a ta plansza... Ja powiedziałem jeszcze podczas rozgrywki, że to, co mnie najbardziej irytuje w grach cywilizacyjnych, a właśnie w każdej jest tak, to właśnie ten poziom umowności, nie? Że właściwie jesteś Rzymem, ale tutaj zaczynasz w ogóle innej części Europy, nie? No, jakby, wiesz, rozwijasz swoją cywilizację nawet od literatury, a jeszcze twoi się na przykład nie nauczyli czytać, nie? Bo nie masz takiej karty na przykład. Więc ten poziom umowności wymaga dużej akceptacji od graczy i to mnie dojmuje, to mnie gdzieś tam przeszkadza, nie? To tyle, jeżeli chodzi o mozaik. Dlatego uwaga, według mnie dobre gry cywilizacyjne to są takie, gdzie poziom, te wszystkie drzewka technologiczne są ze sobą powiązane i są logiczne. Tak, że nie wymyślisz filozofii, jeżeli nie umiesz czytać, nie umiesz pisać. No i niestety... I nie zrobisz rydwanu, jeżeli nie masz koła. I niestety najlepiej te drzewka wychodzą w grach wideo niż w grach... No nie, no wiesz, no cywilizacja poprzez wieki, cywilizacja ta Sida Meiera też przecież posiada też tego typu rozwiązania. Okej, ale systemowo... Clash of Cultures też jest tak skonstruowany, że decydujesz się o tym, co... decydujesz o technologiach, które wprowadzasz i one też mają w sobie pewne swoje połączenie. Na zasadzie, jeżeli nie wymyślisz religii, nie zbudujesz świątyni. Zbudujesz drogi, twoje jednostki nie mogą chodzić szybciej. Wiesz, no jakby to wszystko ma logiczne przełożenie. No właśnie, tego chociażby nie ma w mozaik, nie? Nie ma. Bardzo abstrakcyjny. Jest bardzo abstrakcyjny. To jest gra o symbolach i o tym, że walczymy na mozaice Morza Śródziemnego o kontrolę konkretnych terytoriów. Tyle. Tworzymy mozaikę z... To jest tylko gra, która ma tylko i wyłącznie w sobie taką po prostu tematykę związaną ze starożytnymi cywilizacjami. To nie jest gra cywilizacyjna. Po prostu. Tak jak my to ją rozumiemy, czyli 4X. To jest gra o kolekcjonowaniu kart i o układaniu żetonów na mapie. Tak, tak. Dobra, to tyle o mozaik. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy wam się gra podoba. No Marcin chwilę tutaj ma taką, że jednak zostanie gra u ciebie, tak? Na razie tak, na razie ją zostawiam, no. Dobra. Okej. Okay. Wiesz, ja może dlatego, że po prostu lubię starożytność. No wiem. No i ta gra, widzisz, ciągniemy temat, ale no i ta gra też w ogóle ładnie wygląda. Zobacz, bo w ostatnim czasie pojawiła się Ziemia, jeszcze się pojawiła gra Encyklopedia, która też służyła do tego, żeby łączyć ze sobą wzory. Tam była kwestia, że ludzie podróżowali i spisywali encyklopedię. Ze zwierzętami, tak. Prawda? Ostatnio można powiedzieć, może nie wysyp, ale ostatnio sporo tego typu gier, gdzie mechanizm kolekcjonerski jest ważny. Więc ze wszystkich tych trzech gier, szczerze, jeżeli chodzi o temat, nie mówię o gameplay, tylko mówię o temat, to mozaik najbardziej mi przypadł do gustu. No tak. Po prostu. Ziemia też jest mocno abstrakcyjna, tam właściwie mógłby być każdy temat, nie? No ale jest ładna. Ale te fotografie takie przyrodnicze są ładne, no to prawda. Dobra. Okej, słuchajcie, to zapraszamy oczywiście do filmu, zobaczcie sobie, jak tam sobie gramy, czy wam to przypadło do gustu. Dajcie znać, czy gra wam odpowiada. Przechodzimy do tematu głównego, czyli Festiwal Komiksu i Gier Międzynarodowy, szanowni państwo, 34. edycja, 7-8 października 2023 roku w Łodzi. Przy Atlas Arenie jest Sport Arena i to właśnie tam się spotykamy, żeby sobie grać. Tak, to prawda, to jest ważne tutaj, słuchajcie, w komunikacji, żebyście się nie zagubili, jeżeli bywaliście na Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, no to wiecie, że standardowo zawsze z reguły to odbywało się w Atlas Arenie, a teraz przestrzeń będzie poszerzona o nowe miejsce, właściwie to jest nowy budynek, prawda? On niedawno powstał, nie, ten Sport Arena. Nie, no powstał, tam kiedyś była, kilka lat temu była już tam jeszcze, odbywała się edycja związana z planszówkami, ale tam po prostu tylko był Games Room. A, rozumiem.
no to no trudno, co zrobić. A teraz, słuchajcie, nowa, olbrzymia, gigantyczna przestrzeń poświęcona tylko planszówkom i tylko właśnie grom bez prądu. Więc jak będziecie się kierować, to pamiętajcie, komiksy, gry wideo w Atlas Arenie, a obok jest budynek, nowy budynek, w ogóle super wygląda, taki jest, wiesz, taki, że super ekstra, że wchodzisz i widzisz, wow, tu Atlas Arena, a tu wow, tu Atlas Arena, a tu... No tak, no tak. Jak będziecie wchodzili od ulicy, jak ona się nazywa, patrz, zapomniałem, zawsze zapominam. Jest Unii Lubelskiej, to jest tam, gdzie jest stadion. Mhm. A ta druga ulica to jest nie Mickiewicza? Zaraz ci powiem. Ja widzicie, chłopaki z miasta straszna Łodzi... tragedia. A... Ja, to jest w ogóle nie mój rejon miasta, także wiecie, to jest Rytkinia, ja tam nie bywam na Rytkini. No, już ci mówię, jak to wygląda. Atlas Arena jest połączona szlakiem komunikacyjnym z food truckami z halą sportową, tak? Ze Sport Areną, więc tak naprawdę będziecie musieli przejść... wchodząc głównym wejściem do Atlas Areny, tak, będziecie widzieć Sport Arenę. To jeżeli chodzi o Miejska Arena Kultury i Sportu, a nie, poczekaj, to z Bandurskiego 7? Także tego. My po prostu wiemy, że to jest Atlas Arena i tyle w temacie, prawda? Dobra, Piotrze, to nie jest istotne. Każdy, kto wpisze sobie Atlas Arena, będzie wiedział, ma adres, Google go poprowadzi. Tak czy inaczej, sobota, niedziela, dwa dni festiwalu, mamy dla siebie cały budynek i co możemy wam zaproponować? Przede wszystkim będzie Games Room, który zapewnia 800 tytułów gier. Tak. 800 tytułów gier plus oczywiście my staramy się, żeby były te wszystkie świeżynki, które się pojawiają teraz na rynku, abyście mogli przyjść, przetestować, a jeżeli są wydawcy, którzy was interesują, no to wtedy u nich zakupicie sobie tę grieczkę. Tak, więc tutaj w centrum oczywiście będzie duża strefa gralni, wypożyczalni, którą zawiaduje nasz przyjaciel tutaj planszówkowy, dodatkowo też wielki fan gier bez prądu, planszówek, osoba, która też siedzi w branży, bo prowadzi moim zdaniem jeden z najbardziej klimatycznych pubów w Łodzi, czyli Goblin, pub Goblin. Tak, na wschodniej. Na wschodniej, więc jeżeli zajrzycie do Łodzi... W całym centrum Łodzi. I szukacie miejscówki, gdzie będą takie pomieszczenia klimatyczne, tak, na przykład pomieszczenie kosmiczne. Horror jest. Albo właśnie jest horror, albo właśnie takie post-apo, no to to jest jedyny tego typu fabryk. Namiot średniowieczny jeszcze jest. Że siedzisz w namiocie średniowiecznym. To w średniowiecznym się podoba. Jest bardzo, bardzo, bardzo. Jeżeli lubicie takie właśnie klimatyczne średniowieczne, to wchodzicie, czujecie się, jakbyście byli w namiocie średniowiecznym. Wiecie, miecze wiszą na... Tak, więc Pub Goblin tutaj zawiaduje strefą Games Roomu. Razem ze Stowarzyszeniem Smurf jeszcze. Razem ze Stowarzyszeniem Miłośników właśnie RPG-ów i Fantastyki, czyli Stowarzyszeniem Smurfy, też ciekawa nazwa, ten skrót, także że Smurfy. Ale nie będą poubierani w Smurfy, wiesz, że tam nie będą na niebiesko, biała, nie, na niebiesko, dobrze, i tak dobrze, dalej. Bo ja się boję Smurfy. Ja bym liczył na Smurfetkę jakąś, ale... Wolałbym muminki. Chyba jednak tego nie miałem. Więc, no, olbrzymia strefa tu w centrum, to się mówi na płycie, tak? Na tej płycie na głównej. Na płycie głównej, tak. Tam będziecie mogli wypożyczyć, zagrać, przetestować również nowości, bo na brzegach od razu tej strefy też będzie możliwość, żeby sobie na przykład dosiąść do stanowisk wydawców i tam też będziecie mogli zagrać sobie akurat w gry, które są no, te nowe, premierowe i takie, które promują dani wydawcy. Tak, nie? Jest, więc Piotrze, ty teraz otwierasz listę wydawców, którzy się pojawiają, a ja jeszcze powiem, co jest szybko na płycie. Dobra, żebyśmy, wydawców oczywiście wam przedstawimy, bo są prawie wszyscy. Na płycie również będziecie mogli nauczyć się grać w X-Wingi, ponieważ będzie łódzka eskadra z kilkoma stolikami i będzie można po prostu usiąść i nauczyć się grać w X-Wingi, ponieważ to są w ogóle wielcy... Ja już bym nawet powiedział, że to są fanatycy tego formatu. Proponowali też Shatterpointa, ale doszli do wniosku, że X-Wing jest super i że to na razie wystarczy i zobaczymy, jak pójdzie to w tej edycji. Więc bitwy kosmiczne samolotami ze świata Gwiezdnych Wojen czekają i można się dosiąść i oni oczywiście wszystko wytłumaczą i nauczą. Będzie też warsztat malowania figurek. Co jest ciekawe, warsztat malowania figurek będzie prowadzony przez osobę, która zajmuje się malarstwem historycznym. Więc zapewne... Modelarstwem, tak. Modelarstwem, więc będzie można dowiedzieć się na przykład, jak w swoich figurkach dołożyć pewnego rodzaju tak zwane zużycia,
sprzętu, czyli na przykład jak można postarzyć sobie zbroję, jak można zamontować na niej rdze albo jakieś zniszczenia, śnieg, wodę, tego typu rzeczy, które pojawią się na makietach. Oczywiście też będą osoby, które mają figurki, natomiast no jakby to jest taki wyróżnik, który jakby z mojego podwórka jest dosyć cenny, bo zupełnie inaczej się podchodzi do malowania historycznego, a inaczej się do malowania figurek. Tak, to jest właśnie ważne, że osoba, która będzie prowadzić, to jest właśnie profesjonalny malarz, ale głównie związany artysta, modelarz można powiedzieć. No i dodatkowo w Łodzi również prowadzi profesjonalne warsztaty modelarskie, naprawdę na wysokim poziomie, więc jeżeli jesteście zainteresowani również taką sferą tej sztuki malowania, a nie tylko figurki, no to zapraszamy również na warsztaty modelarskie w Łodzi. Naprawdę szykuje się bardzo, bardzo, bardzo fajna robota, możliwość odkrycia w sobie być może, nie wiem, przyszłego malarza, artysty, figurek, więc tutaj serdecznie zapraszamy. Właśnie, jeżeli chodzi, słuchajcie, o wystawców, no to tutaj też możemy być dumni z faktu, że jest tego całkiem sporo i są to naprawdę jedni, no tak naprawdę najważniejsi wydawcy planszówkowi. Biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie jest Essen. Właśnie, słuchajcie, właśnie 7-8 października odbywają się najważniejsze targi w Łodzi, czyli no targi tak naprawdę no dla Niemców, nie? Nie dla nas. Właśnie, będziecie w Essen? No właśnie. No właśnie. A ci wydawcy, którzy... Część, mamy przyjeżdżacie też, do Łodzi. Mamy obiecane od niektórych wydawców, że te gry, które pojawiają się w Essen, u nich jest szansa, że pojawią się na festiwalu komiksu. Tak, tak, tak. No więc tyle chciałem powiedzieć. Słuchajcie, no na pewno nie wybieracie się do Essen, a jeżeli wybieracie się do Essen, to... Wasza strata w ogóle. Wasza strata, tak. Więc przybywajcie do Łodzi 7-8 października. Kto będzie? Piotrze. Poczekaj, wiesz co? O, dobrze, o, mam. Okej, idziemy. Słuchajcie, uwaga. Jeżeli chodzi o wydawców, to mamy oczywiście Lucky Duck Games, Rebel, bardzo duże stoisko, Phalanx. Dodatkowo tutaj warto przy stoisku Phalanx się na chwilę zatrzymać, tak, bo oni będą oczywiście pokazywać i promować swój najnowszy tytuł w świecie grafik Jakuba Różalskiego, czyli... W świecie Side, tak naprawdę. W świecie Side, tak. Ekspedycje, tak? To się Ekspedycje nazywa? Chyba. Ekspedycje, bo to tak jeszcze z tym takim nacechowaniem, takim staropolskiego języka, więc jakby nowy, mniejszy, trochę, no nie jest to site, ale ten site, który znamy, ale ja też jestem ciekaw, jak ta gra wygląda, jak ona się prezentuje, więc będzie taka możliwość. No i co najważniejsze, będzie również możliwość, żeby nawet zdobyć autograf od Jakuba Różalskiego, tak, żeby uścisnąć jego dłoń, powiedzieć, wow, spoko robotę robisz, ale co najważniejsze, zobaczyć jego kilka prac jego pracy. Tak. Będzie, mamy nazwijmy będzie sobie, galeria, mała wystawa Różalskiego, Jakuba, tak, Różalskiego, będzie kilka prac, które on jakby zapewnia, żeby się pojawiły na festiwalu, więc w dużym formacie będzie można tę pracę zobaczyć. Tak, więc idąc dalej, oczywiście Phalanx. I autora. Autor obiecał, że będzie. Tak, tak. Chcieliśmy w ogóle z Jakubem sobie porozmawiać na scenie Pogramy, do niej też jeszcze dojdziemy, scena Pogramy wywiadów, ale no trochę się wstydził, różnie to z artystami bywa. Chociaż może tak nieoficjalnie, wiesz, zaprosimy i się da przekonać gdzieś tam, może wiesz. Nie, coś poza programem, to u nas tak nie ma. No. Musi być, wiesz, jak w Essen, jak w Niemczech. Tak, jest tak. 11, startujemy, no, 11:15 się kończy, dziękuję, dobra. Ale wiesz, może być tak jak w ostatniej edycji, czasami po prostu, wiesz, gość nie ktoś zachoruje, nie ale już nie ma COVID-u, Piotr. I tak dalej. Już nie ma, już ludzie już nie chorują. Już nie ma. Lucrum Games, jednocześnie z wydawnictwem Dark Rabbit, będzie jeszcze oczywiście Black Monk prezentował swoje RPG. Będą mistrzowie gry. I będą mistrzowie gry. I uwaga, też również jednocześnie Black Monk będzie tutaj stanowił jakby pieczę nad strefą RPG. Otwartą strefą RPG, więc będzie można również sobie zagrać w RPG. Będą prowadzone mini sesje gier RPG, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak na przykład mistrzować, albo przeżyć chwilową jakąś taką mini sesję, żeby na przykład odkryć jakiś podręcznik, jakiś system, to zapraszamy również do strefy, otwartej strefy sesji RPG, stworzonej przez wydawnictwo Black Monk. Będzie oczywiście Galakta ze swoim
swoim stoiskiem. Będzie oczywiście Alice Games, tak a propos gier RPG, Albi Polska, wydawnictwo Juvi Games, nie tylko ze swoimi smartami. Będzie jeszcze, oczywiście będą jeszcze sklepy i tutaj warto jeszcze, myślę, wspomnieć o tym, że będzie również sklep PokeKarty, czyli również nasz partner, który jednocześnie jest sponsorem nagród do turniejów Pokémonem TCG, bo uwaga, jeżeli jesteście zawodowymi pokemoniarzami, tak, i lubicie pojedynki Pokémonów i chcielibyście sprawdzić się w turnieju, to zapraszamy właśnie, można się zapisać, wejdźcie sobie na stronę festiwalu, tam w zakładkę strefa gier bez prądu i tam w podpunkcie strefa turniejowa powinniście już mieć link do formularza zgłoszeniowego. Jeżeli go jeszcze nie ma, to piszcie do nas na programy wyplanszówki @gmail.com z informacją w temacie turniej Pokémon, to my postaramy się was jednocześnie już zapisać na ten turniej. Pod tym filmem będzie link do strony festiwalowej, więc będzie można wejść pod naszym filmem, po prostu klikacie link i jesteście na stronie festiwalu, wchodzić na gry bez prądu i tam się zapisujecie. I tam lecicie, właśnie. Co jeszcze, słuchajcie? No i też, jak już mówimy, to jeszcze drugi turniej szybko, Magic the Gathering w wersji Commander, czyli w formacie Commander, będzie można zagrać w niedzielę o godzinie 11. Dokładny opis formatu grania jest też na stronie internetowej, tak, w formularzu zapisywania, ponieważ jest to Commander związany z gotowymi wcześniej taliami. W sensie jakby kupujecie to, co dostaliście w sklepie i nie możecie jej modyfikować i z takimi dekami przyjeżdżacie, żeby grać. A, to będą takie też, okej. No bo wiesz, no to chodzi o to, żeby ludzie się dobrze bawili, żeby była dobra rozrywka, a nie, że wygra człowiek, który wydał na talię 20 tysięcy, bo to nie jest problem, wiesz. Mhm. O to chodzi, tak, że wiesz, ludzie przyjadą tutaj Volkswagenami w TDI-ku, a ktoś przyjedzie Lamborghini jednym i wszystkich rozjedzie, bo to jakby nie w tym jest rzecz, tu chodzi o dobrą zabawę. Tak, więc dwa turnieje, przypominamy, turniej Pokémon TCG w sobotę od godziny 11, też formularz już powinien funkcjonować, jeżeli jest ten podcast w poście, będziecie mieć link właśnie do programu i tam przy akapicie strefa turniejowa powinniście mieć już link do formularza. Słuchajcie, jeżeli nie ma tego linku do formularza, bo może się tak wydarzyć, mam nadzieję, że już on funkcjonuje, to piszcie proszę do nas na programy wyplanszówki. A ja już mam wrażenie, że to powiedziałeś już. No, chcę powtórzyć to. No to link do naszego maila jest pod filmem. Jest, tak. Jeżeli jesteście zainteresowani. Zgłoszenie będziemy zbierać, myślę, tak do czwartku, do przed festiwalem, żeby w piątek można było zamknąć listę i żeby... Ja ustaliłem, że do piątku jeszcze będziemy zbierać. A, że do piątku. No to świetnie, to do piątku. No. Czy do piątku, czy do 6 października. Do 6 października, jeszcze, tak. Jeszcze to, na tą bo turniej jest w niedzielę, więc będzie jeden dzień, żeby się przygotować listy, tak. Jeszcze damy radę, więc zapisujcie się, zgłaszajcie się. Będzie można też wygrać nagrody, uwaga. No dobrze, to tak, idąc jeszcze sobie tutaj, wracając do listy naszych stoisk. No właśnie, Piotrze, bo jestem ciekaw, co tam mamy, kogo jeszcze mamy. To co mamy, słuchajcie, będą oczywiście stoiska również związane z planszówkami, ale nie będą to też wydawcy, bo będą oczywiście też sklepy. Będzie oczywiście sklep Paladynat, będzie jeszcze na przykład sklep War Factory, stoisko też z grami planszowymi, ale też z figurkami i z jakimiś maskotkami. Chyba gracze też lubią maskotki, nie? Gracze? No tak, ci młodsi także gracze. Też, no. Tacy, co mają 9 lat. Ale zależy, jakie maskotki, nie? A to są, nie, bo to są profesjonalne maskotki. Profesjonalne dla graczy. Tak. Co jeszcze, słuchajcie... Będą stoiska kolekcjonerskie, będą stoiska, będzie jeszcze wystawa papierowych modeli. To też ciekawa rzecz, bo ogólnie modele dla graczy, no to kojarzą się głównie z modelami, figurkami, tymi, którymi poruszamy się w grach Amerii, czy też w bitewniakach. A tu będzie też takie artystyczne stoisko związane właśnie z modelami, ale papierowymi, nie? Więc też jestem ciekawy, jak to może wyglądać. Ja chciałem powiedzieć, że swoją przygodę w modelarstwie zacząłem od modeli papierowych. Mhm. Ja myślę, że dużo osób tak zaczynało. Bo to było najtańsze, najprostsze, bo wiesz, modele plastikowe zawsze były drogie, a niektóre modele z papieru można było kupić w kiosku po prostu, w czasopismach były. Ale no ty właśnie znasz tę historię, czy ty nie interesowałeś się tym nigdy, nie, prawda? No właśnie. Nie. Jakieś modelarstwo i tam z papieru tworzenie, to nie. Chociaż pamiętam, że przez pewien moment były takie magazyny, gdzie mogłeś sobie kupować właśnie ten magazyn i tam miałeś właśnie do sklejenia taki model z papieru, który w odpowiedni sposób musiałeś właśnie złożyć, że powstawał ci na przykład czołg, nie? Ale takie, ty mówisz o D'Agostini, czyli o tym, że musisz kupić 200 numerów.
Każde, nie, pierwszy nie. za 3 złote, kolejne są za 30 złote. A może to było w serii, no może to było w serii. I ostatnie 3 się nie pojawiają, więc nie może skończyć. To klasyka jest. No, ogóle, albo pamiętam, że składałem z plastiku taki model Tyrannosaura Rexa. O. Z plastiku, taki, który jeszcze był fosforyzujący, świecił. To chyba nie było modelarstwo. No nie było, nie? Mówię o figurkach, ale które to spoko, tam się składało. No. Ale czy jakieś doświadczenie masz? I to się ceni, Piotrze. Jakieś było. Tak, to prawda. Sklep Gralnia będzie? Sklep Gralnia, już nie wspomniałem, oczywiście zawsze na festiwalu jest Egmont, który też zajmuje się wydawaniem komiksów, więc Egmont będzie miał właściwie dwa stoiska, jedno duże w strefie Atlas Areny, gdzie będą komiksy i strefa oczywiście w strefie Gier Bez Prądu, również Egmont zagości. Nerd Hunters się ma pojawić. Nerd Hunters też będzie ze swoimi plecakami dla graczy. To też super, bo będzie można tak sobie zakupić te gry i od razu do plecaka. Od razu spakować w plecak. I od razu do plecaka. Tak, więc tak to wygląda. Co tu jeszcze? Strefa prototypów będzie. Chyba, że jeszcze jakichś wydawców mamy tam, Piotrze. Pewnie o nich wszystkich wspomniałem, bo tak sobie rzucam tutaj okiem. Ale najważniejsze, słuchajcie, będą Rebel, Phalanx, tak jak powiedziałem. Nie mógł, kto jest najważniejszy. Ja, to tak się nie robi, no. No tak, że teraz ten, że mówię... Kto jest najważniejszym wydawcą w dla mnie? No. Także Watermelon Publishing. Watermelon Publishing, tak, tak. Najważniejszy, mówię w kontekście, wiesz, może ci najwięksi? Najwięksi gracze, mają największe stoiska po prostu. Tak. Żałujemy, że w tym edycji nie będzie Czachy Games i Ogrów nie będzie, Portalu nie będzie. Tak, tak. No ale słuchajcie, taki termin... Oni są na SN. Oni są na SN. Nie mogą się rozdzielić, nie ma ludzi. Tak. Archon Studio też chcieli być, ale no ze względu na to, że są wydawcą takim światowym, no to muszą się pojawić na najważniejszych targach, które się w tym czasie no, odbywają. Nie mieliśmy wpływu, słuchajcie, na datę tego festiwalu. Tak. Nie jesteśmy głównym organizatorem. My dostajemy tylko informacje, kiedy się odbywa festiwal i koniec, kropka. A my musimy po prostu zarządzać naszą strefą tak, żeby wam się podobało. Tak. Będzie strefa prototypów, jest oczywiście na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy. Jeżeli posiadacie grę, która wygląda już zachęcająco, jest grą. W sensie wam się wydaje, że jest grą i ludzie, którzy usiądą, będą czuli, że obcują z grą. Tak, ale to jest grą prototypową, tak. która nie została nigdzie wydana. Chcecie zdobyć informacje od graczy, ale również od wydawców, którzy się tam pojawią na festiwalu, bo ci wydawcy też mogą do was podejść i z przyjemnością zagrać. Zawsze tak się dzieje, że jeżeli macie coś interesującego, to ci wydawcy tam krążą i sobie oglądają i jakby też mają czas, żeby się spotkać. Więc zgłaszajcie się, przybywajcie. Formularz jest zgłoszeniowy i znajdzie się dla was miejsce. Tak, już możecie się zgłaszać. Link jest oczywiście na stronie festiwalu w zakładce Strefa Gier Bez Prądu. Tam na dole, w dolnej części strefa prototypów jest na czerwono zaznaczony link. Zgłoś się do strefy prototypów, więc każdy może tam pokazać swój prototyp. No tylko, że musicie mieć na uwadze to, że to musi być prototyp, już gra, w którą można dotknąć, tak, zobaczyć. Tak, żeby to nie były, wiecie, dwie kartki białego papieru i tak, albo nasze wyobrażenie, że słuchaj, wyobraźcie sobie, tu jesteśmy rolnikami. Tak, a to są czołgi, więc. A tam ten. Ale wyobraźcie to sobie. Tak, nie, że... no wiecie, rozumiecie, no nie, o co chodzi. Tak. Jakby też... Musimy przyjść z prototypem. Tak jest. Który funkcjonuje. Który powinien być taki format, ten prototyp powinien wyglądać tak, jakbyście chcieli go zaprezentować wydawcy. Żeby ładnie się prezentował, tak? Wiecie, o co chodzi. Tak, i zgłaszacie się do 5 października, należy wypełnić formularz. Formularz należy przesłać informacje dotyczące gry, wypadałoby tutaj podesłać kilka zdjęć tego prototypu. Pamiętajcie właśnie o tej jakości tego prototypu. Otrzymacie do nas informację zwrotną o zakwalifikowaniu, ale myślę, że tu nie będzie problemu. Warunkiem jest, to musicie o tym pamiętać, zakup biletu, tak? I wtedy już od was zależy, w który dzień jesteście, czy w sobotę, czy w tak, niedzielę. Ale wiecie, jeżeli deklarujecie formularz, że jesteście w sobotę, no to po prostu jesteście w sobotę, a nie na zasadzie, że przyszliście na godzinę i potem... Tak. Wiecie, no to jest wasz interes, żeby to sprzedać. A to, myślę, że to jest dobra przestrzeń dla osób, które właśnie myślą o wydaniu gry, bo będziecie mogli jakby zaprezentować grę również wydawcom, bo tam przecież obok będą wydawcy, można nawet podejść z prototypem, a może się wydarzyć jakieś szczęście, jako okaże się, że wydawca się zainteresuje projektem, więc pamiętajcie o tym. Ja tylko chciałem powiedzieć, że na poprzedniej edycji pojawiła się osoba z grą prototypową i już jest informacja, że nasza księgarnia tę grę wyda. Nie mogę
powiedzieć na razie, jaka gra, ale no wiecie o co. Tak, więc zachęcamy serdecznie do wypełnienia formularza. Do 5 października możecie jeszcze to zrobić. Link już jest, funkcjonuje, więc pamiętajcie o tym. A jeżeli macie jakieś do pytania odnośnie tej strefy, to kierujcie ją do nas mailem pogramywplanszówki@gmail.com. To tyle, jeżeli chodzi o strefę prototypów. No Marcinie, no idziemy dalej, bo to jeszcze nie wszystko. Bo to jeszcze nie wszystko. No co jeszcze jest, Piotrze? Bo ja nie wiem, bo to ja organizuję z tobą ten festiwal, ja nic nie wiem. No widzisz, słuchajcie, to tak, mówiliśmy sobie o strefie otwartych sesji RPG, mówiliśmy sobie o warsztatach malowania figurek, mówiliśmy również sobie o strefie otwartych rozgrywek X-Wing, którą prowadzi nasza eskadra złodzi X-Winga, w ogóle fanatycy tego gwiezdnego bitewniaczka. Serdecznie was zapraszam, bo możecie nauczyć się grać w tę grę. Tak. To raz. Możecie przeżyć gwiezdną przygodę, grając po prostu tam, spędzając sobie czas. Można być Hanem Solo na przykład. No i można, myślę, że chyba też będzie można sobie dołączyć do takiej eskadry, łódzkiej eskadry, wiesz. Dołączyć na pewno można. Popularyzować to. Oczywiście, że tak. Więc to będzie pokaz i nauka rozgrywki. Serdecznie was zapraszamy. Mówiliśmy o turniejach, Pokemony, MTG. Pierwsze, najważniejsze. Scena wywiadów. Ha. No. To prawda. Scena wywiadów, słuchajcie, scena wywiadów Pogramy TV to jest scena, na którą zapraszamy różne osoby z branży, autorów gier planszowych, grafików, osoby pracujące w wydawnictwach, osoby też pośrednio lub bardziej bezpośrednio związanych z wydawaniem, stworzeniem gier. Są to różne osoby i co edycję są to różne twarze tego świata planszówkowego. Staramy się tak, żeby było bardzo różnie i obecnie również jest bardzo, bardzo różnorodnie pod względem naszych gości, bo uwaga, w sobotę już strefa startuje, scena Pogramy TV. Ona będzie znajdować się, Marcinie, jak tak zlokalizować... Na wprost głównego wejścia na wprost do sali. Głównego wejścia, na pewno ją zobaczycie, bo będzie duży ekran, który będzie wyświetlał różne informacje na temat gości. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że musicie wziąć mapkę. Bo na mapce macie zaznaczone wszystkie strefy, hala jest duża i żeby się tam nie pogubić, to trzeba chodzić z mapką. Tym bardziej, że no, są dwie hale sportowe, więc na pewno na początku będzie trochę chaos i ludzie będą się głupić, będą szukać gier bez prądu. No, znaczy może tak być, nie? No i chyba, żeby to mieć mapkę. To właśnie, wtedy się nie gubicie. To wtedy się nie gubicie, to prawda. Słuchajcie, jeszcze raz, scena Pogramy TV to jest taki nasz autorski pomysł. My jednocześnie te rozmowy nagrywamy. Te rozmowy są interaktywne, więc jest też możliwość pod koniec, jest taki blok Q&A, czyli będzie można zadać pytanie, będzie można wziąć udział w tym wideopodcaście, bo te materiały będą ukazywać się również, te rozmowy będą nagrywane, będą ukazywać się również u nas na kanale Pogramy TV, więc to tak. Będzie to będą jedne z odcinków naszych stałych materiałów podcastowych Pogramy Podcast. Tak jest. Uwaga! Kto będzie, słuchajcie. Kto będzie, Piotrze? Kto będzie? Kto będzie? Wow! Sobota, pierwszy dzień festiwalu, 7 października, od godziny 11 już startujemy tam. Już będzie czekać na nas Wiola Kijowska, osoba znana, jeżeli chodzi o świat planszówkowych. No, projektantka, współautorka gier planszowych, również prelegentka i organizatorka konkursów na festiwalach gier i fantastyki, trenerka laboratorium gier, więc no, redaktorka również, która prowadzi wydawnictwo, jakiś konkretny dział wydawnictwa UV Games, jest odpowiedzialna tutaj za rozwój linii gier logicznych, tak zwanych smart gamesów, więc jak widzicie, temat bardzo szeroki. Tutaj myślę, że możemy o różnych kwestiach związanych i z projektowaniem gier, i w pracy w wydawnictwie, i rozmowa konkretnie na temat gier abstrakcyjnych, jakie są smarty. Główny temat rozmowy to innowacyjne gry logiczne, czyli smart games. Sam gram w smarty, sam je odkrywam razem z córką. Uważam, że to jest temat bardzo interesujący. Ale jak widzicie, tutaj możemy lawirować na różne tematy i z wieloma, no, myślę, że tutaj kilka ciekawych rzeczy dotkniemy. Omówimy. Rozmowa w programie trwa od godziny 11 do godziny 12.15. Zapraszamy. To jest rozmowa rozpoczynająca. Z Wiolą będziecie mogli również oczywiście porozmawiać sobie, przybić piąteczkę i być może wyposażyć się w Smart Games przy stoisku UV Games, bo tam będzie można ją spotkać podczas całego festiwalu. Tak. Dokładnie. Nic nie dodać, nic ująć. No. Wszystko powiedziałeś. To prawda. Słuchajcie, to wygląda w ten sposób, że gość pomiędzy gościem tam jest z reguły 15-minutowa przerwa. Ale jeszcze musimy przypomnieć, że zawsze jest tak, że my prowadzimy sobie oczywiście rozmowę z osobą, a na sam koniec jest
blok pytań z widowni. Więc... Mówiłem o tym. Nie, nie powiedziałeś tego. Mówiłem, serio. Nie, nie mówiłeś. Mówiłem, blok Q&A. Ale to, że ty że powtarzasz też coś dwa razy, to ja dobrze, też dobrze, się powtórzę dwa razy, bo to jest bardzo istotne. To jest bardzo ważne. Że wy możecie bezpośrednio tworzyć tę scenę i wy możecie tam zadawać pytania, jeżeli cokolwiek was interesuje odnośnie gościa, który jest, to tam tak, osoby tak. chętnie odpowiadają. Zgadza się. I to też jest taka przestrzeń, myślę, dobra dla tych na przykład, którzy będą z prototypami, bo już mogą zadać pewne konkretne pytania, a jak coś funkcjonuje, tak. a jak mam grę, do kogo się zgłosić. I tak, więc konkretne pytania, konkretne odpowiedzi. Zachęcamy szczególnie tych właśnie, którzy myślą o wydaniu planszówki. To jest właśnie taka przestrzeń, myślę, dla was, którą możecie sobie dla siebie wykorzystać, więc serdecznie zapraszamy. Kolejny gość, kolejna godzina 12.30, 14.45. Będziemy rozmawiać z Arturem Szymałą i Bartoszem Guzym, z projektantami gier fabularnych i planszowych. O której godzinie? 12.30, 13.45. 13.45. Dobrze. 13.45, dobrze. Czyli no 15 minut zaraz po rozmowie z Wiolą Kijowską. Temat rozmów to adaptacja komiksu, uwaga, Torgal na systemy gry fabularnej. Zobacz, bo mamy już, znaczy jeszcze nie mamy fizycznie, nie możemy zakupić, ale tak, wiemy, że wydawnictwo Portal Games będzie wydawać grę planszową na podstawie komiksu, Torgal. Tak jest. No a z drugiej strony będziemy mieć teraz niebawem grę fabularną, RPG na podstawie komiksu, kultowego tak. zresztą komiksu. I o tym sobie będziemy rozmawiali, dosyć myślę chyba o interesującym temacie przełożenia świata komiksowego do świata gry fabularnej. Tak, to będzie główny temat, tutaj się tym zajmiemy. Oczywiście są to osoby, z którymi można mówić na różne tematy, bo chociażby pan Artur Szymała to długoletni hobbysta, gracz też gier planszowych, właściciel sklepu z grami planszowymi, bitewnymi, fabularnymi. Prowadzi ten sklep od prawie 20 lat, więc jakby człowiek, który siedzi w temacie, również organizator konwentów, współautor gry Herosi versus Horrory, projektant gier, no i prezes wydawnictwa Dark Rabbit. Który się pojawia bezpośrednio, będzie też na przy Lucrum Games, tak. No właśnie, więc słuchajcie, tu jeszcze to będzie rozmowa z duetem, bo będzie Bartosz Guzy, również z wydawnictwa Dark Rabbit, też miłośnik fantastyki. To może też my w dwójkę powinniśmy to poprowadzić, żeby było, wiesz, dwóch na dwóch, żeby było uczciwie, no. Może być. Też entuzjasta fantastyki, miłośnik fantastyki. Tutaj on konkretnie zajmuje się jest art leadem wydawnictwa Dark Rabbit, specjalizuje się w projektowaniu postaci i projektach składu, więc jak widzicie, no to są persony, które tak naprawdę pewnie mają ogromny obszar wiedzy związanych z właśnie i tworzeniem gier, i wydawaniem tych gier, i sprzedawaniem tych gier, więc no i dodatkowo można porozmawiać o pasji, nie? W ogóle o pasji do gry. Podążaj za czarnym królikiem. Na przykład. Dalej, słuchajcie, dalej mamy zupełnie inny temat, inny gość, inne rzeczy będziemy eksplorować. Godzina startu. 14, start, 15.15, Samuel Skiba w Wojnach, profesjonalny malarz, artysta figurkowy i youtuber. Nie? Więc jeżeli... Mini Emporium Samiego się nazywa tak. kanał. Jeżeli chcecie zostać zawodowym, profesjonalnym malarzem figurkowym, no to będziecie mogli tak. posłuchać, jak być może takim porozmawiamy, się stać. Porozmawiamy sobie ciutko o tym, czy w ogóle można żyć z malowania, publicznie malowania figurek, ale myślę, że też porozmawiamy sobie o technikach, porozmawiamy sobie o nowościach na rynku, ponieważ jakby ten rynek bardzo szybko i mocno się rozwija, wchodzą coraz to nowe produkty do malowania, a myślę, że Samuel ma na ten temat bardzo dużą wiedzę, więc ten temat będziemy poruszać. Dalej, słuchajcie, kolejny gość, kolejna rozmowa, 15.30, 16.45, Radosław Ignatów, na pewno znana wam persona, jeśli siedzicie w temacie, to na pewno znacie twórcę gier planszowych, no, z ponad 20-letnim doświadczeniem, hobbysta, wielki propagator. Dosyć ciekawy temat, no bo tworzy gry, które są tak zwane print and play. Też, prawda? No i niedawno przecież zawojował BGG, tam wiecie, wszyscy chcieli grać w jego grę, także porozmawiamy sobie, jak to być niezależnym twórcą gier. To prawda. Mieć wszystkich w nosie. I robić swoje. I robić za tym pieniądz, no i żyć tak, z tego. Tak. No to jestem ciekawy też, Radosław Ignatów, wiem, bo słuchałem już kilka podcastów z Radosławem, wiem, że no, to nie jest osoba, która, nie wiem, lubuje się w występach publicznych, bo nie każdy ma taką nutkę, żeby, wiesz, być takim ekspresyjnym i tym się dzielić swoją wiedzą. Od tego jesteśmy my. Ale od tego jesteś, Radku, nie martw się, myślę, że będziesz się z nami i z naszymi widzami bardzo dobrze czuł. Zawsze atmosfera jest... Słuchaj, walimy zawsze setę przed wywiadem, więc zawsze jest luźno.
luźno. No. Tak, ale jest zawsze luźno i naprawdę jest bardzo przyjemnie i to też właśnie lubię ten klimat taki, tak, że nie jesteśmy, wiesz, zamknięty w czterech, tak, gdzieś tam. A jeżeli ścianach, nie chcesz porozmawiać o swojej twórczości, o tobie, to nie wiem, możemy porozmawiać o motoryzacji, o sprzedaży jabłek, nie wiem. Na przykład, także no ale na pewno, na pewno będzie na luzie, będzie sympatycznie, będzie bardzo, bardzo spoko. Tym bardziej, że właśnie lubię też tą formułę sceny programy TV, dlatego że wiesz, nie jesteśmy zamknięci w jakimś tym pokoju, tam sali, nie? Tak. Nie ma takiego nadętego tematu, takiego klimatu, że prelekcja to jest. Że jest teraz prelekcja i my musimy być super mądrzy i mądre pytania zadawać. Luz. Jest na luzie, jesteś oczywiście też, chcemy dbać o merytorykę, żebyście też otrzymali jakąś wiedzę na temat. My po prostu chcemy tego, być takimi nauczycielami, których zapamiętacie. Wiecie, o co chodzi. Byliśmy w szkołach i niektórych nauczycieli nie pamiętamy. No tak, to my chcemy być tymi drugimi. Ale też chcemy, żeby nasi widzowie byli, goście byli zapamiętani, żeby to było też wartościowe dla was. Uwaga, niedziela. Marcin, może ty niedzielę. Ale ja nie mam ładuje się, rozładowany telefon. Czytaj, ja będę dopowiadał. Uwaga, niedziela, 8-10 października, godzina 10, tu wcześniej zaczynamy. No bo wcześniej kończy się też festiwal. No bo wcześniej też kończy musimy, się festiwal, to prawda. Tak, o 10 pierwsze spotkanie. Tak, pierwsze spotkanie o 10 startujemy, 11:15 kończymy. Mateusz Pronobis i Kamil Matuszak, wydawcy i twórcy gier, reprezentują wydawnictwo Starhouse Games. Być może wam znane z ostatniego podcastu, bo mówiliśmy o Arkanach Miłości, a to właśnie oni wydają Arkana Miłości grę. Tak, i porozmawiamy sobie. Wiecie, temat jest związany z erotyzmem i z grą, nazwijmy to sobie, dla par, ale nagle się okazało, że nie dosyć, że to jest gra, która jest naprawdę grą i tam są zasady i są nawet strategie można na to mieć. I porozmawiamy sobie, w jak nietypowych tematykach można stworzyć grę. Tak, więc to jest taki... No między innymi o tym, bo będziemy w ogóle mówić o specyfice, charakterze gier wydawnictwa Starhouse Games. No bo oni mają dosyć szerokie spektrum. Oni mają szerokie spektrum. Oni nawet wydają, wiesz, tą giereczkę Labirynt. Gra, która też już jakby funkcjonuje przez długi czas na polskim rynku. I też nie na polskim rynku. Tak, czyli Mateusz Pronobis i Kamil Matuszak. Mateusz Pronobis, on jest właśnie wydawcą i twórcą gier od wielu lat. Od 2009 roku był związany z branżą, jest związany z branżą gier wideo. No i co, właśnie autor takich gier jak Labyrinth, Path of Destiny, a właśnie też Arkana Miłości. Więc tematów będzie. Też super, że to jest duet, czyli będziemy jednocześnie rozmawiać sobie tutaj z Kamilem Matuszakiem, który jest z wykształcenia psychologiem i dodatkowo zawodowo game designerem. To takie ciekawe połączenie. Wiesz, prawda? Kwestie związane z umysłem ludzkim i tutaj tworzenie gier. Czy może stworzyć grę, która będzie oszukiwać nasz mózg na przykład? No właśnie. No to jest bestia. Nie? No to może być ciekawe. No, porozmawiamy sobie o grze Moji, czyli o grach o emotkach. Nie wiem, czy widziałeś gdzieś tam, bo ta gra funkcjonuje już troszeczkę. Tak, widziałem kiedyś, tak. Więc kilka ciekawych rzeczy jest. Myślę, że to też może być interesująca rozmowa. Oczywiście też o Arkanach Miłości. Będziemy sobie mówić o tym, czym się zajmują, czym się inspirują w swojej pracy, jaka specyfika i charakter wydawnictwa Starhouse Games, o którym zaczyna się... No już częściej mówić, nie? To jakby to ze względu na to, że gry erotyczne, a w kontekście tych gier tutaj w naszym kraju się raczej mówi w kontekście wydawnictwa Starhouse Games, ale jak widać możemy też porozmawiać sobie na inne tematy, tak? Bo wydają też inne gry, też dla innego targetu graczy. Dalej, 11:30, 12:45 Radosław Szewski-Staszewski, założyciel wydawnictwa Alice Games, czyli będziemy mówić o tym, jak stać się wydawnictwem stworzonym przez fanów gier RPG, dla fanów gier RPG. Będziemy sobie mówić o tym, jak prowadzić... No i tam mają dosyć bogate formy, bo tam oni Dune sprzedają przecież, prawda? Tak. Chyba Obcego, prawda? Obcego to Galacta, ale no mają bardzo, bardzo rozbudowaną linię wydawniczą. Naprawdę? Obcy jest przez Galaktę wydawany? Ja mówię o grze fabularnej. Ja też mówię o grze fabularnej. No, zaraz... to nie wiedziałem, że Galacta wydaje. Bo wiecie, my bardziej planszówkowi jesteśmy, nie? Nie, nie, RPG-ów to bym nie za bardzo. No, nie, ale nie zagraliśmy z kilka razy, ale to wiecie, nie siedzimy Nie siedzimy w RPG-ach. To prawda, ale nie, wiesz, to są na pewno kultowe tytuły, też znane. Wiem, że Dune, bo jakby zastanawiałem się nad tym, żeby zagrać w Dune. Wampir Maskarada chociażby, nie? O, właśnie, Wampir Maskarada. Kultowy, Ostrza w mroku, więc... No kult, tak? Kult gra. A kult też podobno robi furorę. No, gra RPG horror, bardzo ciężki klimat, taki właśnie oniryczny,
To są gry RPG dla dorosłego gracza. Dojrzałe. To nie jest pitopitu. To nie jest Dungeon and Dragons. Dokładnie, to tak to wygląda. Ale oni też wydają gry karciane, więc o tym też można sobie powiedzieć, co to takiego gry karciane typu Vampir na przykład, nie? Więc oparte właśnie na maskaradzie. To też mnie temat interesuje, bo myślałem sobie o tych karciankach, nie wiem czym to jest, więc będzie okazja, żeby o tych karciankach też pogadać. No dobrze, słuchajcie, idziemy. Widzicie, jak tego jest dużo. Fajnie, bo jest mocno urozmaicone, nie? Więc to też nie jest tak, że rozmawiamy o jednej rzeczy i ciągle tej samej, ale mamy widzów, gości bardzo zróżnicowanych. Dalej, będziemy rozmawiać sobie o godzinie 12, o 13, 14.45 będziemy rozmawiać z Kamilem Białkowskim, twórcą gier planszowych, między innymi takich jak Heroes of Might and Magic, trójka, The Board Game. Nie, porozmawiamy sobie właśnie o tym obecnie, czym ta gra się stała, nie? Bo my ją prezentowaliśmy sobie u nas na kanale. U nas był, nazwijmy to sobie, bardzo zaawansowany prototyp, albo w zasadzie gra. Ten początek właściwie. Taki początek przed kampanią. I ona bardzo mocno ewoluowała. No i właśnie chcemy porozmawiać o tym, gdzie ta gra doszła, jak kampania w ogóle miała wpływ na rozwój gry. Czy ta gra już była z góry zaplanowana i po prostu odblokowywały się cele, które miały się odblokować. Rozumiecie, o co chodzi? Czy ta gra rzeczywiście ewoluowała i gdzie jest teraz i jak ona wygląda? Jak ona wygląda, jak przychodził ten cały proces twórczy nad tą grą, czyli jak przełożyć kultową grę, jaką jest gra wideo, Heroes of Might and Magic, na systemy planszówkowe. To może być szalenie interesująca rozmowa. Nie wiem, ty chcesz rozmawiać z Kamilem? Nie wiem, to podzielimy sobie jakoś tak. No dobra, ale jak teraz, w sensie, bo ty Heroes, z przyjemnością, więc, tak. Więc to może i gość dla ciebie. No też twórca Master of the Universe, który Fields of Eternia, który również był u nas na kanale, czyli He-Man, dla fanów He-Mana, giereczka. Dalej, idziemy dalej. Co to znaczy tworzyć gry w Archon Studio? To właśnie z Kamilem będziemy sobie rozmawiać o tej specyfice tych gier, ale dalej, właśnie dalej. 14.30, 15.30... Michał Baniak Bańka. Czyli Baniaka. Czyli Bańka Baniaka. Baniak Baniaka. Baniak Baniaka. Tak. Wielki propagator, youtuber gier fabularnych RPG. No można powiedzieć influencer. Taki zawodowy mistrz gry. Ja myślę, że on doszedł do momentu, kiedy nie trzeba go przedstawiać. Biznesmen. Nie trzeba go przedstawiać. Tak, tak. Po prostu. No i też pasjonata gier planszowych, youtuber. Tak. Będziemy przede wszystkim rozmawiać, kiedy przejmie rynek gier planszowych i gier wideo. Tak, tak. Ale on tak nie za bardzo w gry planszowo, nie? Tak mimo mi wszystko bardziej zdecydowanie dziwnie. Wiesz co, no bo setup jest trudny w planszówkach, a on po prostu chce usiąść i grać. No właśnie. On jest też pedagogiem w ogóle z wykształcenia. Tak. I też właśnie... No ja pamiętam jego historię, kiedy zrezygnował, mówił, że rezygnuje z bycia nauczycielem na rzecz prowadzenia YouTube'a i wykwitł dzięki temu. No, więc u jego na kanale były takie... Też powinieneś to zrobić, rzucić wszystko. No tak, nie, no wiesz co, dojrzewam do tego, także zobaczycie jeszcze chwila i będziecie mówić, o, będą billboardy, o, Piotr Augustyniak, a, dobrze, że... Rzucił szkołę. Tak, no na szczęście w szkole już nie pracuję, ale... w kulturze pracuję. Ale w kulturze pracuję i... A kultura jest ważna, jak wiemy wszyscy. No właśnie, to szkoła też jest ważna. W naszym kraju musi się zmienić pewnie. Ale dobra, w ogóle nie. Co ty, ej! Dojdziemy tu. No właśnie, taka osoba, która też zapraszała do swojego... nie byliśmy pionierami, to chyba Baniak Baniaka zapraszał jako pierwszy Wojciecha Tremiszewskiego, Abelarda Gizę, wiesz, takie sławy kabaretowe, to chyba on pierwszy, czy my... Prawdopodobnie my pierwsi. Tak? Jest! Dobra, okej, dobra. No, więc to też może być szalenie interesująca rozmowa. To już tak na deser, taka wisienka na torcie. Ostatni dzień festiwalu, ostatnia rozmowa, jak zostać zawodowym mistrzem gier RPG. No i to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o scenę wywiadów, programy TV. Tak to się prezentuje. Bo Baniak jest ostatni z tego, co... Baniak jest... Więc w razie czego będziemy mieli bardzo dużo czasu na pytania. Baniak będzie może zostać trochę dłużej, jakbyś się potrzebował jakieś zdjęcia, będzie ścianka do zrobienia sobie zdjęć. Tak. Także wiecie. Będzie. Samo najlepsze będzie. Będzie. Tak to się prezentuje. Marcinie, czy jeszcze chciałbyś o czymś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że robimy tę edycję i jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się osiągnąć, biorąc pod uwagę termin festiwalu, który się odbywa w Essen, więc jeżeli nie jedziecie na targi do Niemiec, zapraszamy do nas. Mhm. Jesteśmy w centrum Polski, więc z każdej strony Polski jest blisko. No, tam niestety tak się skumulowały też inne jeszcze imprezy planszówkowe. No i przede wszystkim jeszcze dworzec Łódź Kalicka jest obok, więc łatwo
po prostu wyjść z dworca tak, i nie. za 5 minut się jest na targach. Tak, nie, w ogóle dojazd to jest super, rzeczywiście, że można od razu sobie z dworca no 5 minut. Się prosto, 5 minut. Nawet nie, jak masz długie nogi jak ja, to 3. Tak, no jak, no właśnie. A jak masz krótkie, to 6. Więc na pewno łatwo na horyzoncie zobaczyć halę sportową, więc łatwo tam traficie. No i co, będziemy mogli się spotkać również z patronami. Ja też się z tego powodu cieszę, bo wiem, że już kilku patronów zadeklarowało, że będzie. No, na Discordzie się umawiają na gry. Jesteś na Discordzie? No, nie ma mnie na Discordzie, także obiecuję, że będę na Discordzie. Bardzo was wszystkich właśnie, serdecznie, patronów, przepraszam. Piotr będzie na Discordzie. Będę. Ważne, że będę, słuchajcie, na festiwalu komiksu i gier będę mógł się z wami spotkać, więc to też mnie bardzo cieszy. To jest taki moment, kiedy można sobie po prostu pogadać, przybić piąteczkę i też podziękować za wasze wsparcie, więc myślę, że coś tam sobie wymyślimy też dla naszych patronów. Na grupie patronów będziemy informować, jakie mamy tam atrakcje dla nich, bo chcielibyśmy coś wam zaskoczyć, więc super, że możemy się z wami spotkać też przy scenie wywiadów, w której możecie uczestniczyć. No i co? No i tak to wygląda, tak to się prezentuje. Ja mogę z własnej perspektywy powiedzieć, że cieszę się, że to będzie oddzielna strefa. Nie? Że to będzie już nie to półkole, te punkty gdzieś tam z tyłu. Gdzieś tam z tyłu, gdzieś będziemy przypięci do pewnych działań, mniejszy chaos, konkretny podział. Tutaj gry wideo, tutaj komiksy, zaraz obok tylko gry bez prądu, więc wszystko dla fanów gier planszowych, gier karcianych i dla fanów gier RPG i dla gadżeciarzy też, bo tam będą też sklepy, o których nie powiedziałem, ale też będą sklepy z różnymi gadżetami dla graczy gier bez prądu, więc super. Trzeba trzymać kciuki jeszcze tylko za pogodę. No ale mamy dach, nie? No ale food trucki są na zewnątrz. A, food trucki. A tu nie powiedzieliśmy, jest żarełko będzie. Żarełko będzie. Będzie. Tak, no. A tam jest, te food trucki są spoko, ja, tam jest bardzo dobre jedzenie. Ja to i lubię te fast foody, takie food truckowe. Wiesz, na przykład hamburger z szarpaną wołowinką, nie? Tortilla. Tortilla. No, to jest zacne, to jest super. Tak to będzie wyglądać. Słuchajcie, już nie przedłużając, kończąc, ten odcinek podcastu miał być tylko i wyłącznie o tym, żeby wam przypomnieć o tym, że festiwal się odbywa. My tam będziemy, możemy przybić z wami piąteczkę. Przypilnujemy z Piotrem, żeby wszystko było o czasie, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby wszystko było tak, jak należy, żebyście się czuli jak w domciu, jak na dobrej imprezie u znajomego i żebyście zapamiętali tę imprezę do końca życia. Tak, nawet tak. Tak, ale przede wszystkim, żebyście mogli spotkać się ze sobą, zagrać w gry, po prostu być ze sobą tam przez ten czas, kiedy łączy nas pasja. Świetna zabawa, fajny klimat. No co, ja mogę powiedzieć z własnej perspektywy, że ja zawsze byłem bywalcem festiwalu komiksu i gier. No teraz z tego względu, że współorganizujemy tą strefę to gier też bez prądu, to też będę już od innej strony i trochę to jest inny klimat, ale to dla mnie też jest taki moment, który też jest pełen ekscytacji. Na pewne rzeczy oczywiście niestety nie mieliśmy wpływu, no bo to nie jest nasz festiwal, nasz autorski, ale na wiele rzeczy na szczęście też mieliśmy wpływ. I super, że możemy to robić też z osobami, z ludźmi, którzy chcą wspierać tą strefę, robią to z czystej pasji. Tutaj chciałem pozdrowić właśnie Krystiana z pubu Goblin. Serdecznie, Krystianie, ci dziękujemy za wsparcie, robisz super robotę. Myślę, że ta gobliński Games Room dzięki tobie zyskuje dużo. Super. Podziękujmy też, myślę, Jackowi, naszemu kumplowi planszówkowemu, tak, który zorganizuje specjalnie dla was turniej MTG. No, Jacek jest w ogóle... W ogóle sam wyszedł tak z inicjatywą, nie? Tak. Ja bym chciał. No, on już kilka razy organizował takie turnieje. To jest niesamowite, że właśnie nasz kolega to jest fan. Jacek właśnie zajmuje się różnymi rzeczami i po prostu wiesz, okej, spoko, chłopaki, no, wchodzę w temat. Tym bardziej, że jest miłośnikiem MTG, nie? Tak jest, tak. On tych talii to ma tam. Zawsze jak przyjeżdża, to otwiera bagaż. Wiecie, jak z takim starym, jak byliśmy kiedyś, jak byliśmy dziećmi, chodziło się na stragany, się kupowało, nazwijmy sobie te legalne kopie gier na straganie, tam po 20 zł za płytę i tak otwiera bagażnik i tak tutaj jedna talia, druga talia, trzecia, czy ósma, dziewiąta. Zobacz, mam nową talię, pokazuję im taki pęczek kart, także...
To jest no, fan, nie? Dzieje się, dzieje się. Dziękujemy też rzeczywiście Sergiuszowi od warsztatu modelarskiego. Super, naprawdę bardzo fajna strefa się szykuje, więc no co no. Eskadrze łódzkiej. Eskadra łódzka, tak, X-Wing też super, chłopaki, myślę, że tutaj, kurde, wiesz co... Nawet bym zagrał. Fajnie być od tej strony współorganizatorów, ale też nie ukrywam, że fajnie byłoby... No bo wiesz, bo ty uciąć, nie skorzystasz. Nie? No. No właśnie, bo to będą takie momenty, zobaczymy, może niedziela będzie troszeczkę luźniejsza po tym naszym głównym gościu, to może coś nam zagramy. Ja ci powiedziałem, że po prostu te wywiady to nie my powinniśmy prowadzić, powinniśmy mieć człowieka, który, wiesz, wejdzie, rozmawia ze wszystkimi, a my tylko, wiesz, blichtr zdjęć. Zdjęcia i tam byśmy czekali, cześć, cześć, a to wtedy moglibyśmy nawet sobie takie woskowe figury położyć, nie? Też byłoby. Drogie są, wiesz. Drogie są. Drogie są. Słuchajcie, to tyle z naszego tematu tak, tutaj festiwalowego. Dziękujemy wam bardzo. Jeżeli macie wszelkie pytania odnośnie właśnie tych stref, o których mówiliśmy, zapisów na turniej, to zapraszamy. Wszystko jest na stronie. Wszystko jest na stronie, ale też jeżeli jakieś konkretne pytanie, to zapraszam, można zapytać u nas na Facebooku albo poprzez maila. To tyle. Spotkajmy się 7-8 października, wielkie święto geeków, graczy, pasjonatów, hobbystów. Też rodzinna impreza, myślę. Będzie galancie. Będzie galancie. Zapraszamy serdecznie wszystkich fanów gier planszowych i nie tylko. Wielkie święto. Akurat myślę tak w ten dzień celebracji w ogóle gier planszowych, bo przecież 10 października mamy oficjalne święto gier planszowych. Tak, nie? Więc to są jakby nie można powiedzieć. Się, wpisujemy się w wielkie święto graczy i gier planszowych, więc super, że tak można się tak wpisać w to święto w Łodzi. Tak, tak jest, to serdecznie wam dziękujemy, do zobaczenia i usłyszenia i do następnego zagrania. Cześć. Do zobaczenia, pa.